Witam Was serdecznie na nowym holu zakupowym. Jak widzicie, słoneczko świeci, bo się odbija właśnie na ścianie. Mamy bardzo piękną pogodę. Ja ostatnio byłam w Pepco i zrobiłam małe zakupy, które niestety nie są dla mnie. Są dla jednej osoby, robię właśnie taką malutką paczuszkę, którą będę wysyłać i chcę Wam te rzeczy pokazać. Może Was coś zainspiruje, może Wam się coś spodoba. I zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą są to takie, jak widzicie, przesłodkie pingwinki. Są to ciapeczki, bardzo fajne. Powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałam się, że takie fajne mogą być w Pepco. Zauważyłam, że w tym sezonie królują właśnie dodatki, właśnie pingwinki. Bardzo fajnie to wygląda. No super. Powiem Wam, że ja też mam nawet bluzkę tutaj z pingwinkami, kupioną w tamtym roku w Chińczyku. W Chińczyku, tak. W każdym bądź razie wracajmy do tych ciapeczków, bardzo fajnie wykonane i kosztowały 29,99, super cena, no myślę, że nie są śliskie, myślę, że będą się po prostu podobać. Powiem Wam tylko, że szkoda, że nie są o pół numera większym, bo to jest największy numer chyba z tych dostępnych, 36-37. Ale jakby był po prostu te pół numeru, chociaż większy, to na pewno bym sobie podobne kupiła, bo naprawdę super. Na pewno będę polować jeszcze na coś podobnego. Chciałabym po prostu mieć coś takiego fajnego, świątecznego. No zobaczymy, może się uda. Przepiękne. Kolejną rzeczą są to skarpetki. Jak widzicie, znowu króluje tutaj pingwin. Tutaj mamy taki z nausznikami, tutaj mamy szaliczek, bardzo fajnie to wygląda, fajnie to myślę, że będzie wyglądać na nóżce, no myślę, że fajny taki dodatek do prezentu i te skarpeteczki kosztowały 9,99, były różne jeszcze na tych wieszaczkach, można sobie wybrać w zależności jakie ktoś sobie tam chce, były takie właśnie z naszywkami, były również gładkie, ja wybrałam akurat takie. Naprawdę przesłodkie. Tutaj mają właśnie te nauszniki. No super, super te skarpeteczki. Kolejną rzeczą jest to obrus. Obrus naprawdę przepiękny i powiem Wam, o ile w tamtym roku niestety nie udało mi się kupić obrusu w Pepco, bo po prostu zgapiłam się, poszłam za późno i już wszystko po prostu było przebrane. Bardzo fajny tutaj, jak widzicie, stalowy. Srebrne gwiazdki. Ten obrus akurat jest dla mnie. Nie wiem, czy on po prostu nadaje się na Wigilię. Dajcie znać. Białe talerze do tego. No, w każdym bądź razie bardzo fajnie. Jeszcze muszę go po prostu zmierzyć, bo ja jednak mam spory stół i nie każdy obrus pasuje. Starałam się wziąć po prostu największy i to jest 160×220. Mam nadzieję, że będzie pasował. A jeżeli nie, to mam jeszcze stół w kuchni. No zobaczymy. I on kosztował 29,99, więc jeżeli chodzi o obrus, to jest naprawdę tanio, bo jak ja się rozglądałam w tamtym roku na targu nawet, patrzyłam sobie obrusy, to babka mi krzyknęła 90 zł za obrus. Także różnica jest? Jest. A powiem Wam szczerze, że co ma się popsuć w praniu, to i tak się popsuje. Także czy będzie droższy, czy tańszy. Ja już mam obrusy właśnie z Pepco i naprawdę jestem bardzo zadowolona i piorę, i w pralce, i nic się z nimi nie dzieje tak naprawdę. No zobaczymy, bo tutaj jest ten właśnie taki ten nadruk srebrny. Nie wiem, ewentualnie będę po prostu w rękach przepierać. Fajny materiał, no zobaczę jak to po prostu będzie po rozłożeniu na stole wyglądać. I tutaj mam jeszcze następną rzecz, jest to już ozdoba na choinkę. Tak naprawdę to ja jeszcze z ozdobami miałam się troszeczkę wstrzymać, ale wiecie co, jeżeli jest coś fajnego, to naprawdę to bardzo szybko znika. I tutaj mam takie dwa jednorożce w takim kolorze białym i one są taką, z taką posypką, taką niby brokatową, czy coś takiego, bardzo fajnie to wygląda. I one kosztowały 3,99, więc też naprawdę bardzo fajna cena. Są tutaj dwie sztuki. Mam nadzieję, że będzie bardzo ładnie to wyglądać na choince. Super, super naprawdę są.
I to jest wszystko na moje zakupy. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, łapeczkę w górę oczywiście. I w tym momencie żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa!